Barceloneta. No nie, Barceloneta została tam w tyle. To jest plaża. Żeby poprawnie politycznie się wyrazić, ludzie o ciemnej karnacji sprzedają takie kocyki, nie wiem jak to się nazywa, no mandale takie, tam paella czy coś. Tu zaraz będzie fajny budynek Franco Gehry zaprojektował. Tu wejścia do klubów znanych, wchodzi się tam na dół. Marina. O, jest Franco Gehry, ta ryba taka słynna. O, te rowery z wypożyczalni, turyści sobie wypożyczają. Ale to słabo się jeździ na rowerach, bo no nie ma ścieżek rowerowych w ogóle, jeszcze gorzej niż w Warszawie jest. Klub Opium. I po prostu no albo się jeździ tutaj, teraz tutaj jest to luz oczywiście, tak, takie bulwary to są, ale na ulicy tam to wśród pieszych trzeba się przepychać, dzwonki dzwonią, no strasznie słabo. A Franco Gehry, o, podobno, nie wiem czy to prawda, ale w Warszawie chciał zbudować, znaczy chciał zaprojektować gratis całkowicie budynek, natomiast włodarze miejscy powiedzieli, że nie, że że taka ekstrawagancja to nie dla Warszawy. I ten, i normalny konkurs rozpisali, Franco Gehry się obraził, powiedział, dobra, nie chcecie, to w dupie. I nie mamy Franco Gehry, no, dla takiej atrakcji przecież turyści przyjeżdżają specjalnie, żeby tutaj sobie porobić zdjęcia, także no, jeśli to jest prawda, to co mówię, to no to głupota straszna zrobili. Marina, każdy szanujący się Barcelończyk bogatszy ma łódkę. I łódkę trzyma w marinie, w tej czy w innej, wszystko jedno w której. Tu są restauracje. Wspomniany budynek Franco Gehry, no a jak jeszcze wszystkiego nie wydał na łódki, to może iść do kasyna, przepierdolić kasę w kasynie. Pod słońce filmuje, ale tu fajne wieżowce są. I taka aleja. Można sobie spacerować. Tu fajnie wyglądają dachy tych restauracji, a tu widzimy ich fronty. Ławeczki wzdłuż nabrzeża, klubik, można sobie piwo wypić. Piwo drogie, to nie ukrywam, 4 euro. Za to wino tanie. Cała butelka 10 euro, czyli 42 zł butelka wina. No nie wiem, może nie jest to tanio. Kuchnia, no elegancko wszystko, standardy europejskie. Czyściusieńko. Magda Gessler nie miałaby się do czego przypierdolić. Nie jak w TVN-ie.